Jesteśmy dzisiaj na torze rallycrossowym w Słomczynie, który należy do Automobil Klubu Rzemieślnik. 3 lata temu powstał pomysł, żeby ten tor przebudować, ponieważ rallycross jest niestety w Polsce w obecnych czasach dosyć nieliczną dyscypliną. Nie opłacało się realizować zawodów ani treningów dla 20-30 zawodników. W związku z tym w tym miejscu ma powstać tor kartingowy, motocrossowy, rallycrossowy i docelowo również samochodowy o długości około 3 km. Mają się tutaj również pojawić pojazdy zabytkowe, karawaning i imprezy z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Automobil Klub Rzemieślnik dostał pozwolenie na budowę na przełomie sierpnia i września 2015 roku. Prace mają się zakończyć w sierpniu tego roku. Długość toru ma wynosić 1300 metrów, a szerokość na odcinkach samochodowych od 8 do 12 metrów. O szczegóły zapytaliśmy Sebastiana Kołakowskiego. Ze mną Sebastian Kołakowski. Teraz będziemy rozmawiać właśnie o tym nowym torze w Słomczynie. Sebastian, jaki to będzie projekt? To jest projekt na bazie toru rallycrossowego. Została zaprojektowana nitka w taki sposób, żeby służyła wszystkim dyscyplinom, nie tylko dyscyplinie rallycross. Pierwsza część projektu jest przygotowana dla kartingu. Jest to ciasna nitka toru o długości 1210 metrów. Zarówno ze strefami technicznymi, jak i ze strefami, gdzie będą rozwijane większe prędkości. Dodatkowo owal tego toru będzie zaprojektowany już pod przyszły tor samochodowy, tak żeby w przyszłości można było połączyć nitki owalu kartingowego z docelową nitką samochodową, która będzie mierzyła 3 km. Ale na tą chwilę skupiamy się na wybudowaniu tylko i wyłącznie nitki kartingowej z owalem samochodowym, tylko na tej powierzchni, na której do tej pory był tor rallycrossowy. O długości, tak jak powiedziałem, około 1210 metrów, 1230, zależy od przeprowadzonego pomiaru. I tor będzie w całości asfaltowy z lekkim uskokiem, tak zwanym joker lapem na zewnątrz, na którym będzie częściowo futrowa nawierzchnia, która będzie pozwalała na to, żeby też mogły się odbywać na tym torze zawody rallycrossu. Ale tak jak podkreślam, na ten tor chcielibyśmy zapraszać wszystkich, od kartingu, przez motocykle, supermoto, samochody wyścigowe, wyścigów górskich, rallycross, a również mógłby ten tor służyć do testów dla zawodników rajdowych. Tak, żeby cały obiekt mógł pracować dla wszystkich dyscyplin sportów motorowych. Jak planujesz, jak myślisz, że będzie duże obłożenie na tym torze? Czy zawody się będą rozgrywały prawie co weekend? Ja myślę, że obłożenie na tym torze będzie ogromne, ponieważ cały region nawet na jakieś treningi rozjeżdża się po różnych mniej lub bardziej dzikich obiektach organizowanych przez nie zawsze przez automobil kluby. Zatem uważam, że taka lokalizacja tuż pod Warszawą, gdzie obecnie jest wybudowana południowa obwodnica Warszawy, pozwoli na to, że każdy może tutaj się znaleźć w ciągu 20 minut i w bezpiecznych warunkach trenować. Jak wygląda w tej chwili budowa i kiedy planujecie ją zakończyć? Co jeszcze zostało do zrobienia? Na budowie zostało do zrobienia bardzo dużo, bo zima niestety po prostu przyszła, zmroziło i trwają prace rozbiórkowe, przygotowawcze. Troszkę nawiązując do poprzedniego pytania a propos obłożenia toru, o ile o obłożenie toru się nie boję, o tyle na pewno będę drżał o to, czy w terminie zakładanym przez samego siebie zakończymy pracę. Mhm. Ambitny cel jest, żebyśmy pracę zakończyli w lipcu, tak żeby w sierpniu już mogły odbywać się pierwsze treningi, pierwsze zawody w sierpniu, wrześniu. Natomiast gro prac i trudny teren, który tutaj mamy, powoduje, że żeby to było wykonane należycie starannie, nie można tego pochopnie przyspieszyć. Z uwagi na to, że liczyliśmy na łagodną zimę, niektóre prace musieliśmy teraz odłożyć i zajmujemy się innymi pracami. I mam nadzieję, że jeżeli tylko mróz puści, to będziemy kontynuować te prace wodno-kanalizacyjne,
związane z zasileniem padoku też, bo chcielibyśmy, żeby infrastruktura do tego toru była profesjonalna, żeby wszyscy, którzy do nas przyjadą, byli przyjęci godnie i żeby mieli możliwość bezproblemowego podpięcia się do prądu, wody, żeby były zapewnione łazienki, żeby to było w wysokim standardzie. Być może na początku nie wszystko uda nam się zrobić. Priorytetem jest nitka toru, ale myślę, że jeżeli nitka będzie fajna, to wszyscy nam wybaczą, że będziemy powoli uzupełniać infrastrukturę po kolejne elementy. Czy planujecie rozgrywanie zawodów międzynarodowych? Czy jest już jakieś zainteresowanie tą budową? Tak, jest pewne zainteresowanie. Nie mogę w tej chwili zdradzić rąbka tajemnicy. Na tą chwilę mogę tylko powiedzieć, że bardzo miło nam było, że Andrzej Ościk zaproponował, żeby na naszym obiekcie odbywały się zawody Rock Cup Poland we wrześniu i również ze strony Rotaxa, ze strony Pawła Pankiewicza też taka propozycja padła, więc w zasadzie w odległości 2 tygodni między sobą będą 2 rundy Pucharów Polski w roku i w Rotaxie zaplanowane na tym obiekcie. Mam nadzieję, że do tego czasu obiekt będzie zakończony na tyle, żeby mógł uzyskać homologację i żeby te zawody mogły się odbyć. Czy homologacja toru kartingowego będzie w jedną stronę, czy będzie też możliwa jazda w przeciwnym kierunku? Nie, homologacja toru w tej chwili po symulacji uzyskanej z CIQFIA jest w jedną stronę. I no, raczej byłoby trudno uzyskać, żebyśmy mogli po tym torze jeździć w kilku kierunkach, chociażby ze względu na to, że owal samochodowy nie pozwoli na to, ze względu na też nawet w dalszej odległości odpowiednie ustawienie barier, które muszą jakby zachodzić za siebie i nie mogą być na ostro. Dobrze, możesz mi teraz opowiedzieć tutaj trochę o tym torze? Tak. Co, gdzie jest nitka kartingowa, gdzie jest nitka samochodowa? Nitka kartingowa to jest ta nitka ciemna z ciasną sekwencją zakrętów. Z takim lekkim tutaj wyjściem, taką gęsią szyją, która spowoduje łagodniejsze wyjście na prostą startową, bo tutaj dosyć blisko już jest depo. I co ciekawe, zaplanowaliśmy na tym torze równolegle do prostej startowej, na wzór torów samochodowych, depo kartingowe. W związku z tym w czasie treningów zawodnicy będą mogli zjeżdżać do depo, regulować gaźniki i wracać z powrotem na tor. Według mnie jest to spore ułatwienie i dosyć nowoczesne rozwiązanie. Większość zakrętów jest tak zaprojektowana, żeby były jak najbardziej bezpieczne dla zawodników. A sama nitka toru była konsultowana z Karolem Domskim. Jazda gokardy była zasymulowana w R-Faktorze. W związku z tym wszelkie jakby uzgodnienia, które tutaj teraz na tym rysunku widać, to jest 2 lata naszej ciężkiej pracy. Gdy pokażemy teraz całość projektu, może będzie łatwiej zrozumieć, dlaczego został w ten sposób zaprojektowany tor kartingowy. Chodzi o to, żeby te przejścia stąd i z owalu samochodowego łączyły się w przyszłości z zaprojektowaną częścią toru wyścigowego. Oczywiście ten plan, który tu jest pokazany, to jest pieśń przyszłości i myślę, że potrzebujemy chwilę czasu, żeby zorganizować jakieś finansowanie, ale już rozpoczynamy rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy by nam pomogli realizować tą drugą część. Dlatego ten tor kartingowy został tak zaprojektowany, żeby w przyszłości można było się do niego dokleić i całość ze sobą połączyć w jeden obiekt. Przy czym każda z tych części może niezależnie pracować. W sensie możemy tutaj robić treningi samochodowe, bo zamykamy pętlę na długości 1,7 km. Możemy tutaj realizować szkolenie kartingowe, bo zamykamy tą pętlę kartingową oddzielnie na długości 1210 m, a tu na 1,7 km.
a jednocześnie środek, czyli płyta poślizgowa, dalej może być użytkowana przy szkoleniach poślizgów i tak dalej. W związku z tym te trzy elementy mogą działać niezależnie lub łączyć się i pracować jako całość podczas zawodów samochodowych.